Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Kochani, jak już głośno i wiadomo, w całym Kościele Stanów Zjednoczonych trwają przygotowania do Krajowego Kongresu Eucharystycznego, który odbędzie się w drugiej połowie lipca w Indianapolis, w stanie Indiana. Dni odnowy eucharystycznej, które przeżywamy w naszej archidiecezji chicagowskiej, są częścią przygotowań do tego kongresu. Będzie to pierwsze tego rodzaju wydarzenie w Kościele amerykańskim od 83 lat. Jako Polonia chicagowska również pragniemy mieć duchowy udział w tych wydarzeniach, dlatego też z inicjatywy chicagowskiej archidiecezji dzisiaj tutaj jesteśmy. Gromadzimy się, kochani, w sanktuarium Jana Pawła II, wielkiego miłośnika Eucharystii, by podziękować Chrystusowi za Jego nieustanną obecność wśród nas, by dzisiejsza całonocna adoracja przyczyniła się do pogłębienia naszej wiary, że w tej hostii jest Bóg żywy i prawdziwy. Witam was, kochani, wszystkich bardzo serdecznie. Witam księdza Marka Smułkę, koordynatora do spraw Polonii, wikariusza biskupiego, a jednocześnie proboszcza parafii świętego Franciszka Bordzi. To ksiądz Marek jest głównym organizatorem polonijnych wydarzeń związanych właśnie z Kongresem Eucharystycznym. Witam głównego celebransa, księdza Bogdana Molendę, ekonoma amerykańskiej prowincji Chrystusowców. Serdecznie witam również przybyłych kapłanów, księdza Tomasza Rybickiego z parafii świętego Władysława, księdza Sebastiana Żebrowskiego z parafii świętego Jana Brybo, który do nas przybywa również z ministrantami, i także ksiądz Krzysztof Janicki z misji Bożego Miłosierdzia, również z grupą ministrantów przybywa na to wspólne spotkanie. Witam serdecznie siostry zakonne, witam was wszystkich, my drodzy zgromadzeni tutaj. Przede wszystkim witam naszego gościa z New Jersey, księdza kaznodzieje, księdza Łukasza Kleczkę, superiora wspólnoty salwatorianów w Weronie. Witam również wszystkich przybyłych tutaj na uroczystość, także poczty sztandarowej, wszystkich górali, a także przedstawicieli szkół polskich, Szkoły Marii Konopnickiej i Szkoły Języka Polskiego z Burycz. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Oto ujrzałem Pana zasiadającego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren Jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny stały ponad Nim. Każdy z nich miał po 6 skrzydeł. Dwoma zakrywał swą twarz, dwoma okrywał swoje nogi, a dwoma latał. Otwierasz rebękę, karmisz nas dosyta. Otwierasz rebękę, karmisz nas dosyta. Niech cię wielbią, Panie, wszystkie twoje dzieła. I niech cię błogosławią twoi święci. Niech mówią o chwale twojego królestwa. I niech głoszą twoją potęgę. Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie, a Ty karmisz ich we właściwym czasie. Ty otwierasz swą rebękę i karmisz dosyta wszystko, co żyje.
Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Alleluja, alleluja, alleluja. Ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem. Tak zaczyna dzisiaj swoje słowo święty Paweł, który pisze list do Koryntian i w tym liście musi upomnieć Koryntian, wspólnotę Kościoła, która gromadzi się na sprawowaniu Wieczerzy Pańskiej. Musi ją niestety upomnieć, ponieważ sprawuje Eucharystię w sposób niewłaściwy. Okazało się, że już od początku historii Kościoła wspólnoty zaczęły się mocno różnić, dzielić w sobie, a wiemy, że jak jest gdzieś jakiś problem, to chodzi o pieniądze. Chryste, kapłanie nowego wiecznego przymierza, naucz Twój Kościół kroczyć za Tobą drogą Ewangelii Bożych przykazań. Ciebie prosimy. Wysłuchaj naszych modlitw i bądź dla nas siłą i mocą w trudach i zmaganiach na drodze do Ciebie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.
nasze trwanie na przystanku polonijnym, jak wspomniał ksiądz Łukasz, jest także obdarzone odpustem. Można zyskać odpust zupełny dla uczestników kongresu eucharystycznego. Papież Franciszek udzielił apostolskiego błogosławieństwa uczestnikom Krajowego Kongresu Eucharystycznego w Stanach Zjednoczonych. Ci, którzy wezmą udział w którymkolwiek z wydarzeń odnowy eucharystycznej, będą mogli uzyskać odpust zupełny. Jutro będą wszystkie dziękowania za ten piękny dar duchowy, który mamy, ale przede wszystkim składam wam wszystkim, bracia i siostry, za tą waszą dzisiejszą obecność. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bóg jest miłością.
Witamy Was bardzo serdecznie. Trwamy nadal w dalszym ciągu w adoracji Najświętszego Sakramentu. Mamy dwie osoby pośród nas, które pielgrzymują. Pielgrzymują od ostatnich paru dni, które już ponad 500 mil przebyli, aby dotrzeć do Chicago. Good evening, everyone. It's great to be here. My name is Kai. I'm originally from a town close to Munich in Germany, but I'm originally living in currently living in Washington, D.C., and I'm one of the perpetual pilgrims. So we've been traveling for about 1.5 months now with Jesus in the Eucharist, basically going everywhere that we can go. We started out at the headwaters of the Mississippi River up in northern Minnesota, and we've been traveling down here to Chicago, and we will continue for another 2.5 weeks until we get to the Eucharistic Congress in Indianapolis. And it's been a very unique adventure just to spend that much time with Jesus in the Eucharist, and it's something that I've been telling people it's the most stressful, intense thing I've ever done, but it's also the most beautiful thing I've ever gotten to do. Hi, I'm Sarah. I grew up in Alexandria, Virginia, but before this I was living in Philadelphia. I was working full-time doing social work, mainly helping people who had unstable housing or no housing. And this pilgrimage opportunity came up. And at first, I would say a short answer of why I did it was an opportunity to accompany Jesus across America to participate in the revival in a very unique and real, tangible way. Imię wyjątkowe, Jezus, Jeszua, imię pełne mocy, imię, którym wyrzucane są złe duchy i dokonywane są uzdrowienia. Przed tym imieniem klękają potęgi. Niech moc tego imienia dokona w nas zmiany. Powołuję się w tej modlitwie wstawienniczej kapłana na moc tego imienia. I proszę Cię, Jezu, byś wysłuchał moich prośb. Jezu, Ty się tym zajmij. Pragnij Boga. W imię Jezusa doświadcz Boga. W imię Jezusa przeżyj teraz spotkanie z Bogiem. W imię Jezusa przejmij się prawdą, że jesteś kochana przez Boga i zawsze taka będziesz. W imię Jezusa bądź pełna Ducha Świętego. W imię Jezusa bądź napełniony teraz łaską. Będzie wezwane nad każdym miejscem chorym. Imię Jezus, Jeszua.
Niech imię Jezus będzie wezwane nad każdym miejscem rozbitym, zniewolonym w Twoim sercu. Niech imię Jezus będzie uwielbione. Niech dokonują się cuda w Twojej duszy, teraz, przez moc imienia Jezus. Święte imię Jeszua, święte imię Jezus. Niech będzie wezwane nad Tobą i nawróci Cię do Boga prawdziwego, żywego, jedynego, Pana i Króla. W imię Jezusa otwórz się. W imię Jezusa uwierz. W imię Jezusa nawróć się. Boże, Ty nas odnawia przez Najświętszy Sakrament. Niech On napełni nasze serca słodyczem Twojej miłości. Pomoże dążyć do niewyczerpanych bogactw Twojego Królestwa. Przez Chrystusa, Pana naszego. I Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kościół nie ma nic cenniejszego od Eucharystii. Otrzymaliśmy od samego Jezusa Chrystusa. Nie jako jedną z wielu innych łask, ale jako dar największy. Dar nie tylko od Niego, ale i z Niego samego. Obchodząc Polonijne Dni Odnowy Eucharystycznej w sposób szczególny wyznajemy naszą wiarę i miłość do Jezusa. Do Jezusa żyjącego w Najświętszej Eucharystii. Dziękujmy Mu za to, że pozostał z nami, że się za nas ciągle ofiaruje i wstawia u Ojca, że ukryty w tabernakulum naszych świąty nieustannie modli się za nas. W czasie Eucharystii, uroczystej Eucharystii, pragniemy też prosić Jezusa, by umocnił nasze rodziny i wspólnoty parafialne w miłości i w zgodzie, by dał nam łaskę dobrego i świętego życia, a tym, którzy stoją z dala od Boga i Jego miłości,
dał odczuć swoją dobroć i skłonił ich serca ku sobie. Bracia i siostry, witam was bardzo serdecznie, tak licznie w tej sanktuarium świętego Jana Pawła II. Witam wszystkich kapłanów otaczający ołtarz, witam wszystkie poczty sztandarowe, witamy wszystkie siostry zakonne, witamy rycerzy świętego Jana Pawła II. Witamy wszystkie organizacje polonijne, zwłaszcza Związek Podhala na czele z panem prezesem Stanisławem Sarną. Również witamy Związek Klubów Polski z panią prezes Lucją Kopeć i cały zarząd i wszystkich członków jego. Was, bracia i siostry, orkiestrę, Polską Szkołę Marii Konopnickiej. Was, bracia i siostry, parafianie i goście, którzy tak licznie gromadzimy się w tej Eucharystii. Dziękujmy Panu Bogu za dar Eucharystii i przepraszajmy Pana Boga za wszystkie nasze grzechy. O Jezu, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. O Jezu, czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Jezus mówi do ludu: Ty jesteś narodem poświęconym Panu, Bogu Twojemu. Ciebie wybrał Pan, Bóg Twój, byś spośród wszystkich narodów, które są na powierzchni ziemi, był ludem będącym Jego szczególną własnością. Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. Z wami i z duchem Twoim. Słowo Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do ludu: Ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął. A kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Powiedziałem wam jednak, widzieliście mnie, a przecież nie wierzycie. Wszystko, co mi daje Ojciec, do mnie przyjdzie, a tego, który do mnie przychodzi, precz nie odrzucę. Od tego trzeba zacząć i tu jest jakiś klucz do wszystkiego, nie tylko nad czym pochylamy się w tych dniach Kongresu Eucharystycznego, ale co w ogóle jest kluczem do naszej wiary. Uznaj więc, że Pan Bóg Twój jest Bogiem. Bogiem wiernym, zachowującym przymierze i miłość do tysiącznego pokolenia względem tych, którzy Go miłują i strzegą Jego praw.
Uznaj więc, że Pan Bóg Twój jest Bogiem. Brzmi znajomo, nieprawdaż? Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremno. To jest początek dekalogu. Początek 10 słów, 10 przykazań, w których Bóg prosi człowieka, którego stworzył, tylko o jedno. Uznaj, że jestem Twoim Bogiem. Ważne jest, żebyśmy wychodząc ze świątyni, z Eucharystii, nie mieli w sercu żalu do drugiego człowieka, pretensji. Żebyśmy nie rozpoczynali pierwszych zdań po wyjściu z kościoła od plotek, obgadywania, bo ten wyglądał tak, ta wyglądała tak, ten przyjechał takim samochodem, ta miała tyle rzędów korali, ta inne rzędy i tak dalej. Za Kościół Święty, aby wiernie głosił Ewangelię Chrystusa i był świadkiem Jego miłości na całym świecie. Módlmy się za Ojca Świętego, biskupów, kapłanów, zakonników i diakonów, aby pełni Ducha Świętego prowadzili lud Boży ku jedności i świętości. Módlmy się za wszystkich uczestników Kongresu Eucharystycznego, aby przez udział w nim umocnili swoją wiarę i więź z Chrystusem Eucharystycznym. Módlmy się za Polonię Chicagowską, aby w jedności z Kościołem pielęgnowała swoje duchowe dziedzictwo i była żywym świadectwem wiary w swoich parafiach, organizacjach, kołach i zrzeszeniach. Módlmy się za wszystkich ludzi cierpiących, chorych i samotnych, aby doświadczyli pocieszenia i nadziei płynącej z bliskości Jezusa w Eucharystii. Módlmy się za młodzież, aby na wzór błogosławionego Karola Akutisa, miłośnika Eucharystii, odkrywała w Chrystusie źródło prawdziwej radości i sensu życia oraz odważnie podążała za Jego wyzwaniem. Módlmy się za zmarłych kapłanów, zmarłych z naszych rodzin i dusze w czyściu cierpiące, aby przez miłosierdzie Boże mogli cieszyć się wiecznym szczęściem w niebie. Módlmy się za nasze rodziny. Prośmy o błogosławieństwo i obfite łaski dla jubilatu Krystyny i Mirosława z rodziną. Polecajmy nas samych, zgromadzonych na tym kongresie, abyśmy zawsze z wiarą i miłością przyjmowali Chrystusa obecnego w Eucharystii i zanosili Jego światło do naszych rodzin, wspólnot i miejsc pracy. Wysłuchaj nas, Panie.
Boże Ojcze miłosierdzia, w swojej niezmierzonej miłości i dobroci zesłałeś nam swojego Syna spraw, abyśmy z Nim zjednoczeni mogli złożyć ofiarę godną Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Z Jego przebitego boku wypłynęła krew i woda i tam wzięły początek sakramenty Kościoła, aby wszyscy ludzie pociągnięci do otwartego serca Zbawiciela z radością czerpali ze źródeł zbawienia. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł.
takie uroczystości jak dzisiejsze są bardzo ważne i wiążą się również właśnie odpusty zupełne dla uczestników Kongresu Eucharystycznego. Papież Franciszek udzielił apostolskiego błogosławieństwa uczestnikom Krajowego Kongresu Eucharystycznego w Stanach Zjednoczonych. Ci, którzy wezmą udział w którymkolwiek z wydarzeń odnowy eucharystycznej, będą mogli uzyskać odpust zupełny. Dekret wydany przez Watykan stwierdza, że odpust zupełny zostanie przyznany wiernym chrześcijanom, którzy wezmą udział w narodowej pielgrzymce eucharystycznej w dowolnym czasie między 17 maja a 16 lipca tego roku. Osoby starsze, chorzy i ci, którzy z ważnych powodów nie mogą podróżować, ale duchowo uczestniczą w pielgrzymce, również uzyskają odpust zupełny, jeśli zjednoczą swoje modlitwy, bóle lub niegodności z Chrystusem i podróżą pielgrzymów. Ponadto wierni mogą zastosować otrzymane błogosławieństwo dla dusz czyśćcowych. Kochani, serdecznie Bóg zapłać wam wszystkim za ten udział właśnie w tym polonijnym przystanku Kongresu Eucharystycznego i wczoraj przez całą noc, prawda, wierni przebywali, modląc się w ciszy świątyni pod Chrystusem Eucharystycznym, również za udział także uroczysty i liczny w tej mszy świętej. Serdecznie Bóg zapłać kapłanu, księdzu koordynatorowi, księdzu Markowi, za zorganizowanie tej uroczystości, właśnie za obecność i wczoraj, i w nocy, i dziś. Serdeczny Bóg zapłać. Także kapłanom przybyłem i wczoraj, prawda, licznie dzisiaj jest z nami ksiądz Łukasz Lewandowski z pielgrzymami z parafii świętej Gertrudy w Franklin Park, jest ojciec Józef Polak, jezuita, ksiądz Zdzisław Torba z parafii Jana Brybow, ksiądz Grzegorz Warmus, nasz sąsiad od Fabiana, tu go czasem głośno słychać od kościoła, ksiądz Wojciech Borowiec, gość z Polski, ojciec Jarosław Mikuszewski, jezuita, również dla was tutaj już od tej naszej wspólnoty znany i oczywiście ksiądz Józef Radłowski, nasz czcigodny prałat, ojciec Eugeniusz, z wszystkim kapłanom za Eucharystię, za sprawowanie tych świętych sakramentów, serdeczne podziękowania. Także pocztą sztandarową obecnym i tym, które całą noc czuwały w świątyni i dzisiaj przybył również koło Kościelisko 54, Chochołów, Gronku 29, parafia Klikuszowa i również koło, oczywiście sztandar Związku Podhala w Ameryce Północnej był z nami przez kilka dni, Związek Klubów Polskich, koło Dzianisz, Czarna Góra, Krauszów, Ciche Dolne, Gliczarów Górny, koło Poronin i Białka Tatrzańska i jeszcze Bukowina Tatrzańska. Serdecznie, moi drodzy, bo za panem dziękuję, nie pominąłem za ten również akcent bardzo ważny i bardzo ładnie się prezentował. Wszyscy prawie bardzo byli mieli zaskoczenie, właśnie sztandary tutaj przebywały także właśnie przy Chrystusie Eucharystycznym przez całą tą dobę. Również wam wszystkim tutaj parafianom i oczywiście przybyłem także gościom, pielgrzymom za ten liczny udział, serdeczny Bóg zapłać, a resztę dopowie koordynator. Jak się rozgadam, to do północy nie wyjdziemy, ale to zrobię krótko zwięzie na temat. Bóg zapłać również diakonowi Jurkowi, który jest z nami, wszystkim parafianom, czy z świętego Franciszka Bordzi, czy z innych parafii, czy z Najos, z Jana Brybofa i z tych wszystkich parafii i z tego tutaj miejsca Bóg zapłać. Szkole Marii Konopińskiej ma podziękować, również Bóg zapłać. Zwłaszcza dzieciom, którzy są katechetom, którzy są z tej szkoły, nie tylko z katechetów, którzy są obecni, wszystkim nauczycielom, również składam serdeczny Bóg zapłać. Orkiestrze polonijnej, która jest z nami, która tak pięknie nam tą dzisiejszą uroczystość... On tak tylko mówi, komu mam dziękować, zamiast sam zapomniał. Również pani Ani solistce, panu Andrzejowi, organiście, również pani Eli, która steruje i obsługuje komputer, żeby ci, którzy się z nami łączą, również z nim serdecznie składamy podziękowania, że się z nami również łączą. Składam serdeczny Bóg zapłać panu prezesowi Stanisławowi Sarna, który jest z nami wraz z Związkiem Podhalan, pani Łucji Mirowskiej-Kopieć, która jest również w Związkiem Klubem Polskim i również całemu zarządowi, wszystkim zarządom i wszystkim kołom. Również składam serdeczny Bóg zapłać z tego miejsca wszystkim mediom polonijnym, ci, którzy w jakikolwiek sposób pomagali nam, aby ten dzisiejszy dzień, wczorajszy dzień nagłośnić. Wam wszystkim, bracia i siostry, całemu komitetowi, który pomógł przygotować tą dzisiejszą uroczystość. Dzięki również tym osobom, które pomagały.
te ostatnie dni, które były, czy wczorajszy dzień, mógł się odbyć. Dlatego składamy serdecznie, Bóg zapłać. Jak było wspomniane, serdecznie proszę, aby zabraliście sobie do domu te pamiątkowe modlitwy, czy zakładki do waszych książek. Z tej uroczystości możecie również zabrać do waszych parafii, jest wystarczająco, aby każdy z nas otrzymał. Również składam serdeczny Bóg zapłać z tego miejsca w imieniu swoim własnym duszpasterstwa polonijnego, również naszego arcybiskupa, księdza kardynała Błażeja Supicza, który również w jakikolwiek sposób zaprosił naszego kaznodzieję, ojca Łukasza Kleczkę, który jest z nami. Ojcze Łukaszu, przez te ostatnie dni, wczoraj, dzisiaj, to Słowo Boże głosiłeś, dlatego składamy Ci serdeczne Bóg zapłać za Twoją otwartość, za to, że przyjąłeś zaproszenie, pomimo skromności Twojej, ale również w tym roku masz piękną uroczystość, bo 25-lecie kapłaństwa. Dlatego myślę, że wielkie brawa dla naszego kaznodziei. Które myśli, że po wielu rozmowach ze mną czy z ojcem Michałem wypełni to, o co go prosiliśmy, tego Bóg zapłać. I myślę, że to jest nie pierwsze takie głoszenie Słowa Bożego dla Polonii, ale nawet nie ostatni, bo w ten weekend w tej parafii będzie głosił wszystkie kazania. Jeśli ktoś by chciał przyjść, to będą mówić, że będą krótsze, także zobaczymy. Również składam serdeczny Bóg zapłać ojcom cystercom, ojcom Michałowi, który on był takim, że tak powiem, głównym zapalaczem, aby odbyło się coś, aby wszystko pomógł. Dlatego ojcze Bóg zapłać za wszelkie pomoc, za wszelką liturgię, którą przygotowałeś tutaj z ojcem Eugeniuszem, również z księdzem Józefem i tutaj z lokalnymi parafianami, za Twoją otwartość, ale również za Twoje oddanie, również kapłaństwo i na pracę na cześć polonianego. Ojcze Bóg zapłać serdeczny. No przyklaśnijcie. I kochani, niech te dni polonijne, które kończymy, które w jakikolwiek sposób tam szakulmujnie, pomaga nam, aby w swoich parafiach również rozwijać kult Najświętszej Eucharystii. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Planeta Ziemia modli się o cud. Tęsknota dźwięczy jak srebrny dzwon. Wszystkie róże świata Twoje są. Bo nie zastąpi Ciebie nikt. Do światła otworzyłeś drzwi. Trafi duch do naszych serc. Stał się cud, zniknął lęk. Z nadzieją nam kazałeś iść. Subito santo, wreszcie Ty. Trafił duch do naszych serc. Stał się cud, zniknął lęk. Na lotniskach wokół globu tłum wytężał wzrok, by zobaczyć, jak całujesz ziemię z jego stron. Tęsknimy teraz za rokiem rok, jak bez ojca dzieci w ciemność.